Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 49. odcinku Zagrajmy w Gothic 3, chyba. Kurde, nie wiem, ja czasami tak się witam z wami tymi numerami, a ja nawet tego nie liczę. Ojej, moi drodzy, nie nagrywałam parę dni, odcinki i tak mam ponagrywane jeszcze na zapas, aktualnie, ale pomyślałam, ojej, słoneczko zmieniło swoją kondygnację. Pomyślałam, że nagram dla was dzisiaj film. Zrobiłam sobie kawę, bo po prostu nie mam jakoś siły i pomyślałam sobie, że może nagrywanie mnie trochę rozrusza do życia, że troszeczkę wyrzucę swoją frustrację polegającą na prokrastynacji. No, bywa z tym różnie. Nie przedłużajmy. Pogadajmy z Roko, ponieważ on ma dla nas nowe zadania. Za czym tu tak kopiesz? Szukam różnych cennych rzeczy. To zadziwiające, co można znaleźć w gruzach po przejściu wojny. Udało ci się już coś znaleźć? Ta, wielki pierścień. Chyba magiczny. Od kiedy go znalazłem, kopanie idzie mi dużo lepiej. Mogę ci go sprzedać. A za ile? Za 250 sztuk złota. Masz jeszcze coś na sprzedaż? Nie, ale może zainteresowałby cię pewien układ. Niedaleko stąd znajduje się pewna jaskinia. Z pewnością można się w niej nieźle obłowić. Na czym polega problem? W tej jaskini coś jest. Bestie, potwory, coś. Zajmij się tym czymś, a dam ci sporo rudy. Gdzie jest ta jaskinia? Przy wieży nad wioską, w małej, zarośniętej dolince. Jaskinia jest na jej końcu. Dobra, myślę, że tego pierścienia nie będziemy kupować, dlatego że to jest zwykły pierścień siły, a takowego i tak nie potrzebuję. Tutaj wejdę zerknąć, bo tu może coś jeszcze być, ale nie ma. W zmierzchu bogów są tu zębacze. Czemu nagle tak zaczyna rwać? Chyba się coś doczytuje. Ojej, no a propos mojej frustracji, zacznijmy od tego, że po prostu ogarniemy kwestię zadania, a potem porozmawiamy z innymi ludźmi. Ja sobie w tym czasie pogadam. A propos mojej frustracji, miałam dosyć intensywny weekend i po prostu tego nie odespałam. Jestem dalej zmęczona i to dlatego. Mówiąc konkretniej... O, witaj Ali, co dużo nieważne. Okej, jestem okropna. Tak, no, intensywnie było. Robiliśmy wieczór panińsko-kawalerski, łączony, ponieważ oboje mamy przyjaciół, którzy tworzą jakąś tam parę i spotykamy się w stałej paczce. Stąd taka decyzja o tym. I tak, no i po prostu jestem zmęczona, nie odespałam tego. Niedziela była ciężka. Robiliśmy też w niedzielę prezenty dla gości weselnych, ponieważ no już się zbliża pomału ślub i wypadałoby coś ogarnąć. Nie umiem się bić, widzę. Kurde, nie macie żadnej nazwy? To źle, że nie jesteście questowe. Naprawdę. Trochę dno to było. No, tak czy inaczej, no to po prostu nie odespałam tego. To był bardziej, jak to lubimy z Damianem sobie mówić po tej akcji weekendowej, to był po prostu dzień kawalersko-panieński, czy tam panieńsko-kawalerski, z prostej przyczyny, mianowicie po prostu, no, praktycznie dobę żeśmy spędzili razem. Spotkaliśmy się tam gdzieś o 14:30 na parkingu w sobotę. I po prostu... Ojej. No, co jest? Spotkaliśmy się o 14:30 na zbióreczce. Potem poszliśmy na kręgle na 3 godziny. Okej, mamy repo. Potem poszliśmy właśnie na kręgle na 3 godziny i ogólnie już po 2,5 godzinach, kiedy akurat udało nam się zrobić całe dwie rundy jakby, to już wszyscy mieli po prostu dosyć i naprawdę dalej bolą mnie ręce. Jest dzisiaj wtorek, jakby co? Kręgle były w sobotę. Przynajmniej u mnie jest wtorek. I po prostu jest bardzo intensyw. No i ogólnie później przejechaliśmy się do restauracji. Jedzie się tam godzinę,
troszeczkę oddalone miejsce wybraliśmy, ale mieli bardzo fajne menu i w ogóle różne rzeczy, dlatego postanowiliśmy sobie akurat tam zarezerwować stolik. No i tam żeśmy w sumie posiedzieli od 19 do 23, troszkę się popiło. Potem wróciliśmy do domu. No to byliśmy gdzieś po północy i później umówiliśmy się ze świadkami, że spotkamy się u nas w domu o właśnie 10. Był jeszcze też mój kolega, bo został u nas na noc i ostatecznie było tak, że robiliśmy te prezenty dla gości, ale zanim zrobiliśmy, to Damian obiecał naszym przyjaciołom śniadanko, więc postanowił zrobić. Chociaż to ja zawsze mam w zwyczaju takie rzeczy imprezowe organizować, ale tym razem powiedziałam, że nie, ja nie będę tego robić, bo ja chcę sobie po prostu odpocząć, a nie żeby to była kolejna impreza, kiedy po prostu muszę stać przy garach, żeby było fajnie, dlatego po prostu tego nie zrobiłam i to olałam. Ale Damian przygotował śniadanie i posiedzieliśmy, a później zamiast zająć się prezentami, to przez 2 godziny oglądaliśmy stand-up Sochy. Także no normalnie świetnie. Znaczy się ja nie mówię, było naprawdę super, tylko mieliśmy się spotkać, żeby robić te prezenty. No i potem skończyło się na tym, że robiliśmy prezenty do 2, bo świadkowie musieli lecieć na obiad do mamy / teściowej i tak nam zleciało po prostu, a potem już byliśmy z Damianem totalnie nieprzytomni przez cały dzień. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mogliśmy w nocy spać. Także naprawdę idealnie. Oczyściłem jaskinię. W środku było raptem kilka goblinów. Dobrze, zaraz się tam udam. Oto twoja ruda. Dziękuję. No i jeszcze też taka rzecz, ja też jeszcze w sobotę byłam rano na przymiarce sukni ślubnej, też właśnie ze świadkową, więc miałyśmy bardzo mało czasu, żeby się przygotować w sumie na to popołudnie / wieczór. Myślałam, że tam ork stoi, a to był tylko grób. No, także to takie małe moje perypetie. Tutaj jest Connor, mogę z nim pogadać. Ty, tu jest piła normalnie, można sobie wziąć. A, klient. Mam tylko nadzieję, że nie chcesz wejść do zamku. Od czasu, kiedy Khan zaczął rezydować w zamku, orkowie nikogo tam nie wpuszczają. No i? W wiosce aż roi się od najemników próbujących się dostać do zamku. Ale udaje się tylko nielicznym. Rozumiem. A ty potrafisz się dostać do zamku? Jasne, ale przebywam tu dłużej niż pozostali. Zanim tu wylądowałem, nadstawiałem karku dla orków na polu bitwy. Po wielkiej bitwie o Faring pozwolili mi założyć ten sklep. To więcej niż mógłbym kiedykolwiek osiągnąć w królewskiej armii. Opowiedz mi o bitwie o Faring. Nie brałem udziału w pierwszej bitwie. Paladyni zdołali wtedy powstrzymać przeważające siły orków. W drugiej, decydującej bitwie nasze wojska były prowadzone przez samego Khana. Na początku wydawało się, że przegramy. Oblężenie zamku trwało wiele dni i nie udało się nam posunąć nawet o metr do przodu. Dopiero czarny mak przechylił szale zwycięstwa na naszą stronę. Xardas. Tak, to było przerażające. Przyniósł kamień, świecący kamień. Z każdym krokiem Xardasa w stronę zamku od kamienia bił jaśniejszy blask. Kiedy stanął pod murami zamku, blask był widoczny po drugiej stronie pola bitwy. Wszyscy odwracali wzrok. Taki blask może oślepić w kilka sekund. A potem nagle wszystko ucichło i kamień przestał świecić. Xardas odwrócił się i odszedł bez słowa. Co z tymi wszystkimi najemnikami? Po prostu ich zignoruj. Takich jak oni wszędzie jest na pęczki. Orkowie o tym wiedzą. Chcą dużo zarobić, ale najchętniej wykręciliby się od pracy. Gnar dobrze o tym wie i trzyma ich z daleka od zamku. Pomożesz mi dostać się do zamku? Pewnie, że ci pomogę. Możesz udać się na arenę, jak pozostali, i powoli tam zginąć. Albo możesz zdobyć zaufanie 3 najważniejszych orków przebywających poza zamkiem. Mogę ci pomóc z każdym z nich. Będzie cię to kosztowało 100 sztuk złota od łebka. W sumie to możemy chyba zapytać. Jak dla mnie, brzmi w porządku. Kogo mam przekonać? Przede wszystkim Goroka. Jest tutaj, w wiosce.
Potem Gnara. Znajdziesz go tuż przy wejściu do zamku. Mojok to stary Chlejus. Jest dowódcą wieży strażniczej nad miastem. Jak mam zdobyć poparcie Mojoka? Mojok to stary Chlejus. Załatw mu flaszkę porządnej gorzały, a nie odmówi twojej prośbie. Ale pamiętaj, że to musi być naprawdę porządna gorzałka. Co z Gorokiem? Gorok zawsze ma pełne ręce roboty. Dba o to, żeby w wiosce panował spokój. Pomóż mu, a na pewno cię poprze. Co z Gnarem? Trudna sprawa. Zajęło mi trochę czasu, zanim znalazłem na niego sposób. No i? Lubi skóry, a konkretnie wilcze skóry. Przynieś mu wystarczająco dużo skór, a nie sprawić problemu. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Masz dużo wytrychów, wezmę sobie na zapas. I pogadajmy jeszcze z Flintem może. Chociaż to może za chwilę. Tutaj już panów ogarnęliśmy. Jasne? Jest Tom i Wilson, gdzieś tutaj też powinien być. Jest konkretnie tutaj. Nic już z nimi nie załatwimy. Kolejna mora próbuje się dostać do zamku. Słuchaj, powiem to tylko raz. Możesz wejść do zamku, jeśli my wszyscy wyrazimy na to zgodę. Nic nie wszyscy. To znaczy ja i Mojok, który strzeże przełęczy. I Gnar, strażnik zamku. Jasne? Jeśli sprawisz nam jakieś kłopoty, przepadło, nie wejdziesz do zamku. Możesz spać u Flinta. Walczyłem z topielcami. Te bestie są strasznie uciążliwe. Nie tak jak mory, ale mimo wszystko. Nigdy do niczego nie dojdziemy. Mam twoją aprobatę? Jeśli o mnie chodzi, możesz wejść do zamku. Porozmawiaj z Gnarem, on cię wpuści. No, wiadomo. Dobra, Flincik to za chwilę. Pewnego dnia. Jak my stoimy z reputacją w tym Faringu, bo się zagapiłam. 48. Może lepiej nie. Dobra, to kwestią Mojoka się zajmiemy zaraz. Wiecie co, niech będzie najpierw jeszcze Flint. Czego chcesz, nieznajomy? Gdyby to było takie. Chcę się nadać. Jasne, jasne. Masz tu zimne piwko. Nie zostało mi go wiele, ale powinno wystarczyć na przepłukanie gardła po podróży. No, dlatego dał mi wódkę. Dobrze. Kończy ci się zaopatrzenie? Można tak powiedzieć. Orkowie mają większe potrzeby. Ale nadal mi się to nie. Przy okazji, jeśli masz ochotę na drzemkę, na górze jest pełno miejsca. Ale trzymaj się z daleka od dobytku pozostałych gości. Za późno, bo Ali już został okradziony. Jacy inni goście tu przebywają? Wszyscy ci najemnicy, no i Ali. Przybył z pustyni. Też chce się dostać do zamku. Co wieczór biega po całej okolicy, zagadując orków. Ale samym gadaniem nikt nie zjednał sobie orków. Kiedyś zda sobie wreszcie z tego sprawę. Chcę się dowiedzieć więcej o zamku. Od czasu przybycia Kana i jego wojowników puszczają tam tylko wąskie grono wybranych ludzi. Nawet mnie nie wpuszczają. A szkoda, bo na pewno mógłbym tam ubić nie jeden dobry interes. Mimo wszystko tak nie może być. Dostanę się do zamku. Ja też. Słuchaj, wiem coś, z czego obaj możemy skorzystać. Powiedz mi, żeby się dostać do zamku, musisz zdobyć szacunek paru orków. Mogę cię pomóc. Jak? Mam tu trochę niezłej gorzałki. Orkowie to lubią. Daj każdemu flaszkę. Lepiej się porządzę. Co będę z tego miał? Znam wszystkich ludzi, którzy kręcą się po okolicy. Jeśli mi pomożesz, udzielę ci cennej rady. Gdyby to było tak. Dobrze, więc daj mi swoją gorzałkę. Daj butelkę Mojokowi, Gorokowi. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Ale nie zapomnij przekazać im mojego pozdrowienia. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Dobra, tutaj już też nikogo w środku nie ma. Proszę, napij się. Świetnie, tego mi było trzeba. Z pozdrowieniami od Flinta. Dobra, oddane. I tak, wracając jeszcze do mojego weekendu, to właśnie w niedzielę było odpoczywańsko jedno wielkie. Wczoraj byliśmy na zajęciach tańca o godzinie 18:00. I ogólnie dalej tacy jesteśmy trochę niewyspani, więc bywa różnie ze wszystkim. No a dzisiaj jestem na nogach od 5:00, bo Damian pojechał do firmy i tak bym już nie poszła dłużej spać. Dobra, możemy z nim chwilę pogadać? Podobno szukasz skór. Tak. Masz dla mnie wilcze skóry? Poszukam. Potrzebujesz więcej wilczych skór?
Jesteś dobrym myślicielem. Potrzebujemy w naszym zamku kogoś takiego jak ty. Flint przysyła ci trochę gorzałki. Flint wie, jaka powinna być dobra gorzałka. Mocna i czysta, niczym odwieczny lód. Dobra. Nie, nie wiemy, czy można ci ufać. Okej, okay, chcę wejść do zamku. Mory nie są mile widziane w zamku. Potrzebujemy wojowników i myśliwych. Co jest w zamku? Khan zabrał tam swoich najlepszych wojowników. Razem planują obalenie króla. Opowiedz mi o Khanie. Jego wrogowie drżą na sam dźwięk tego imienia. Zdobył ten zamek, a wasi słabi paladyni nie zdołali go pokonać. Już niedługo wasz król padnie mu do stóp. No i sobie tak możemy dyskutować. Dobra, no to myślę, że pójdziemy jeszcze do Mojoka na szybko, chociaż on nie będzie zadowolony. Może najpierw zrobimy jeszcze arenę, bo tutaj jest mała arenka. Jak widzicie, tutaj też mamy arenę ograniczoną pod tytułem nie możemy wyjść poza konkretne linie. Szukasz złota, czy próbujesz zyskać zaufanie orków? Tu możesz zdobyć obie te rzeczy. Jestem Curtis, zarządca tej niewielkiej areny. Miło mi. Co mogę tu wygrać? Każda walka będzie cię kosztować 100 sztuk złota. Jeśli wygrasz, dostaniesz 150. Niezbyt imponująca nagroda. No cóż, nasza arena jest raczej niewielka. Cokolwiek zdołasz zabrać przeciwnikowi, będzie należało do ciebie. I jeszcze jedno. Jeśli pokonasz mojego najlepszego wojownika, mogę cię też nauczyć paru sztuczek. Rozumiem. Chcę walczyć. Będziesz walczyć z Goranem. Sądzę, że to odpowiedni przeciwnik. Co mam robić? Idź na arenę i zaczekaj na przeciwnika. To ma być czysta walka. Bez magii i sztuczek. Jeśli padniesz, przegrywasz. Jeśli opuścisz arenę, przegrywasz. To wszystko. Powodzenia. Dobra, to zrobimy F5 na szybciocha od razu. Przekonamy się, kto jest silniejszy. I najlepiej jest od razu go... Walcz, dasz radę. Dobra. To nie może być prawda. No, wydaje mi się, że jednak jest. Goran został pokonany. Nieźle. Oby tak dalej. A pewnego dnia zostaniesz prawdziwym gladiatorem. Oto twoja nagroda. Chcę walczyć. Próbujesz szpanować przed orkami? Wejdź na arenę. Będziesz walczyć z Mafem. Musisz uważać na jego prawy sierpowy. Maf to brzmi jak jakiś kundel. No to pokaż, na co cię stać. Hej ludzie, walka! A, to nie jest takie proste. Pamiętaj o blokowaniu. Ojej. Nie daj się. Trafiony. Dobra. Pamiętaj o blokowaniu. Już go trucizna zjedzie. No i pięknie. Maf był twoim najlepszym wojownikiem? Może jesteś po prostu na niewłaściwej arenie. Jeśli chcesz walczyć z naprawdę dobrymi wojownikami, udaj się na pustynię. Mają tam też lepsze nagrody. Oto twoje złoto. Już tam byłam. Chcę walczyć. Już niemal zabrakło mi wojowników. Tylko Spike chce z tobą walczyć. Nie może się doczekać, żeby pokazać, kto jest mistrzem areny. Jeśli właśnie tego chcę. Ta walka będzie cię kosztować 200. Zwycięzca dostanie 300. Chcę stanąć przeciwko Spike'owi. Bardzo proszę. To ty się narażasz. Powodzenia. Na spokojnie, bez przesady. Chodź. Hej ludzie, walka! Serio? No dalej! O, dobra. Walcz, dasz radę. Jak to opuszczasz arenę? Co wy pierdzielicie mi teraz tutaj? No i dobra. Już nawet mamy full reputację. Załatwiłem Spike'a. Proszę, proszę. Pokonałeś ich wszystkich. Nie masz tu już nic do roboty. Jeśli nadal chcesz być gladiatorem, musisz spróbować gdzie indziej. Gdzie moje złoto? Proszę, 300 złotych monet.
Cholera. Ale mnie boli. Trzymaj się. Mamy oko na wszystko. Uważaj na siebie. Dobra, niech będzie. To co, podjemy może trochę coś? Widzę, że się zrobił wieczór. Możemy troszkę nocą pobiegać, nic się złego nie stanie. I idziemy do Mojoka, bo mamy tą kwestię jeszcze nieskończoną. Czy coś jeszcze? Niekoniecznie. Zamek już w sumie możemy wykonać, bo mamy full reputacji. Ale warto jeszcze poczekać. Ojej, naprawdę jestem wymęczona. Kompletnie mi się nic nie chce. Przypomniało mi się, że jeszcze muszę nagrać dubbing do Machinimy. Mam wódę. Chcesz sobie golnąć? Nie jesteś zbyt przydatny. Ale masz przynajmniej dobrą wódę. Czy ja wiem? Ach, próbujesz mnie otruć, Mora? Gdzie towar sprowadzony w zeszłym tygodniu? Chcesz innej wódy? Tak, Mora. Nordmarskiej Starki. Jedną flaszę dla mnie i drugą dla moich ludzi. Jeśli uda ci się to zorganizować, zdobędziesz mój szacunek. No wiadomo. Chociaż my chyba nie wejdziemy, dopóki nie zdobędę szacunku Mojoka, czy mi się wydaje? Kurde, nie wiem. Wydaje mi się, że nas nie wpuści gościu. Ale możemy to na szybko sprawdzić, czy... jest zawiedziony, czy jak? Wpuścisz mnie do zamku? Jesteś silny, a orkowie wiele ci zawdzięczają. Nie jesteś buntownikiem. Możesz wejść do zamku. Okej, okay, możemy wejść, ale i tak ogarniemy sprawę... Mojoka. Stać ani kroku dalej. Chcę przejść. Możesz wejść. Super, dziękuję. Zróbmy save'a na wszelki. Tutaj nie ma za wiele do zrobienia. Chociaż nie, tu jest kolejna arena. Jakby stoimy z czasem? Dobra, to idziemy ogarnąć tą nordmarską Starkę, bo przynajmniej będę miała tytuł na odcinek. Dobra, to do Flinta trzeba się udać. On powinien coś na to wszystko powiedzieć. Cześć, Flint. Przekazałem im twoje pozdrowienia. Dobrze. Jeśli chcesz wiedzieć cokolwiek o tutejszych mieszkańcach, wystarczy zapytać. Wątpię, czy masz rację. Potrzebuję nordmarskiej Starki. Rozumiem, że widziałeś się z Mojokiem. Jasne. Nic nie mam. Nie. Wszystko poszło. Gdzie mogę zdobyć alkohol? Idź do Tiplera, tego starego bimbrownika. Produkuje gorzałkę w swojej chacie w lesie, na południe stąd. Zwykle wypija wszystko sam, ale może będziesz miał szczęście. Opowiedz mi o... Robi się coraz gorzej. Wilsonie. Wilson to uczciwy człowiek. Jeśli chcesz mu zaimponować, od razu wyłóż kartę na stół. Tomie. To myśliwy pełną gębą. Zna okolice i zawsze przynosi dobre łupy. Chyba spędził w Nordmarze więcej czasu niż tutaj. Konorze. Pracuje dla orków od niepamiętnych czasów. Kiedyś był doskonałym wojownikiem, ale czasy jego świetności dobiegły końca. Dzisiaj pomaga orkom, wykonując dla nich różne zadania. Kartisie. To człowiek z wizją. Ciągle poszukuje nowych atrakcji na swoją arenę. A co mu się udało osiągnąć do tej pory? Nic. Jego pomysły są niemożliwe do zrealizowania. Okej, czyli pewnie chce jakąś, wiecie, trolla na arenę dać, nie? Nie zdziwiłabym się. Dobra, to idziemy do Tiplera. Czyli mi się nie popieprzyło i faktycznie taki ktoś istnieje. Dobra. Tutaj są takie roślinki, jakby kurde gdzieś tu szczaw miał rosnąć, królewski. I tak... Myślę, że to jest nawet możliwe. A, to Mitch chyba wraca z polowania. Potrzebuję trochę nordmarskiej Starki. Wciąż mam butelczynę. Proszę, weź sobie. Ile za nią chcesz? Chwilowo nie mam ani grosza. Powiedzmy 200 złotych monet. Dobra, chcę wezmę jedną. Chcę odkupić od ciebie wódę. Proszę,
Dziękuję za złoto. Dobra, możemy wziąć jedną Nordmarę od niego. W sumie to żaden problem. I po drugą się udamy już typowo do Tiplera. Na południe miało być, tak? Czyli no gdzieś tutaj. Są alkojagody. Ile ja ich mam? Bo będą mi potrzebne. Nie tutaj. Alko 7. No na pewno mi nie braknie. No i dobra, mamy chatka po chatka. Chatka po chatka, witaj. Zabłądziłeś, prawda? Skąd takie przypuszczenie? Jesteś daleko od traktu, a na zbiegłego niewolnika mi nie wyglądasz. Nazywam się Tipler, mieszkam tu. Co ty tu robisz? Jestem myśliwym, ale najczęściej zajmuję się naprawianiem mojego rozpadającego się szałasu. A kiedy mam tego dość? Popijam sobie bimberek. Chcesz łyka? Dawaj. Masz, ale uważaj. Przepala przełyk szybciej niż piard zębacza. Potrzeba mi wody. Produkuję najlepszy bimber w tej okolicy. Przeżrę ci mózg na wylot. Mogę ci sprzedać kilka butelek, jeśli chcesz. Potrzebuję trochę nordmarskiej starki. O, trafił się prawdziwy koneser. Sam mam już tylko jedną butelkę. Resztę sprzedałem. Nie możesz zrobić więcej? Mogę, tylko nie mam składników. Zorganizuję składniki. Dobrze, oto ich lista. Jeśli wszystko mi przyniesiesz, to dostaniesz moją wodę. Masz tu kilka roślin. No dawaj, wyglądają nieźle. Dobrze, więc daj mi swoją gorzałkę. Nieźle. Teraz mogę uważyć cały sagan wody. Rozpoczynamy więc interesy. Oto twoja woda. Super. Pokaż mi swoje towary. Okej, ty masz to i jeszcze możemy kłeścika zrobić możesz dla ciebie. Możesz mi pokazać, jak się poluje? Prawdę mówiąc, to za dużo nie pamiętam. I mam mnóstwo spraw na głowie. Ale jeśli mi pomożesz, to pokażę ci, jak się obchodzić z łukiem. Jak mogę ci pomóc? Niedaleko stąd jest stara ruina. Często tam obozuję podczas polowań. Niestety, to miejsce lubią także gobliny. Zwłaszcza jeśli nie zaglądam tam regularnie. Zajmij się nimi dla mnie. Dobra, na luziku, gościu. On mówił, gdzie ta ruina jest, bo nie zwróciłam uwagi. Mało ważne, chyba mówił, że na południe. A nawet jeżeli nie mówił, to nie trudno tutaj trafić. Tutaj tych goblinów jest zresztą od cholery, więc jakby no nie da się nie zauważyć, wydaje mi się. Szczególnie, że już nawet biegną w moją stronę. Dobra. Wydawało mi się, że one też mają jakąś nazwę, ale jednak chyba nie mają. A ty co robisz? No serio? Co to miało być w ogóle? Dobra, zlikwiduj gobliny. Ja już nawet nic nie będę z nich zbierać, bo to się minie z celem. Pytanie tylko, czy one czegoś tutaj nie mają. Wydaje mi się, że nie. Dobra, to chodźmy oddać questa i możemy już w sumie wejść do zamku. Tak, na 100% legalnie. O, tu jest szczawik królewski. Nie, to jest ta pokrzywa. Ale chyba było warto. Myślałam, że to był szczaw przez chwilę. To jest w ogóle dużo fajnych roślin.
Tam jest też taki krąg, w którym są gargulce, ale nie mam ochoty się teraz z nimi poniewierać. Ojej, spadłam trochę. A nie mam ochoty się poniewierać z nimi, bo to i tak nie przyniesie mi nic. Dobra, to są te alko. A tu jest chata. W ruinach było raptem kilka goblinów. Ale zająłeś się nimi. Tak. Dobra robota. Jeśli zechcesz, mogę ci pokazać, jak strzelać z łuku. Dobra. Mi się wydawało, że ty masz ten przepis na tą Nordmarę. Że można ją zrobić. Chyba, że tu jest przepis. Nie. Czyli pewnie to było w quest packu. / content modzie. Dobra, tepnijmy się do Faring, bo będzie trochę szybciej. Przebiegniemy się do Mojoka i już wejdziemy tak bezpośrednio do zamku. Tam właśnie czeka na nas jeszcze jedna arena i jest jeden questik dla orków, który chyba też warto wykonać. Co prawda ja reputacji do orków nie potrzebuję, ale daję to expa, a później jak będziemy jakby wybijać Faring, to i tak mi się te rzeczy, które oddam, zwrócą. Więc to na spokojnie. No i wychodzi na to, że w jeden odcinek praktycznie skończymy Faring. Tak średnio godzinkę na miasto nam, widzę, schodzi. No, zależy też od miasta. Proszę, Starka dla ciebie. Mora, zadziwiasz mnie. Zrobiłaś coś, co nie było całkowitym idiotyzmem. Idź do Gnara i powiedz mu, żeby wpuścił cię do zamku. Tam też jest wielu zmożonych pragnieniem wojowników. Dobra. Tylko czy mi się teraz to zadanie nie popsuło? Nie wiem. Pójdę może się jeszcze tamtego dopytać. Bo w końcu on mi jako pierwszy o tym wszystkim powiedział, więc może... To jest właśnie to, czego potrzebuję, albo spierdoliłam. Questa. Walczyłem na arenie. Za to cię szanuję. Przekazałem gorzałkę od Flinta. Nordmarska stara, mocna, dobra. Mamy oko na wszystko. Może lepiej. No okej, okay, czyli może jeszcze tam temu? Oj, nie wiem. Troszkę się chyba pospieszyłam. Chcę wejść do zamku. Zdobyłem wasz szacunek. Wejdź. Przyda nam się ktoś taki jak ty. Dobra, no to już ogarnięte, obgadane. To możemy wejść bezpośrednio. Czyli wszystkie questiki w Faring również wykonane. Miło to widzieć. Przed nami w sumie arenka, nie? Chcę z tobą handlować. Tylko wojownikom wolno używać mojego oręża. Jestem wojownikiem. Udowodnij to. Na górze, w pobliżu wzgórz, znajdziesz 3 trolle. Już po trollach. Rzeczywiście, jesteś wielkim wojownikiem. Będę zaszczycony, jeśli skorzystasz z mego oręża. Możesz mnie czegoś nauczyć? Dowiodłeś, że jesteś wielkim wojownikiem. To jednak za mało, aby być dobrym kowalem. Aby móc kształtować stal, trzeba przede wszystkim mieć siłę. Widzisz tamten wielki kamień? Jeśli zdołasz go unieść, będzie to oznaczało, że posiadasz dość siły. Okay. Pokaż mi swoje towary. Masz zbroję, długi miecz, miecz dwuręczny, 1,5-ręczny, rubinowe ostrze. No dobrze. Czy mi się uda podnieść ten kamień? Zobaczymy. Wydaje mi się, że raczej tak. Jak najbardziej. Miło. Plus 5 do siły też mi wystarczy. Wojownik. Z tobą mogę też pogadać, ale to może za chwilę. Dobra. Podniosłem kamień.
Widziałem. Nauczę cię mego rzemiosła. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. No, ja tak jak myślałam, nic mnie nie nauczysz. Czego chcesz, Mora? Coś kupić. Nie, nic ci nie sprzedam. Na czym polega problem? Nie ma żadnego problemu. Jesteś Morą, a ja Morą nie sprzedaję. A mogę zrobić coś, abyś jednak ze mną pohandlował? Potrzebujesz szczawiu królewskiego. Przynieś mi go, a pohandlujemy i porozmawiamy o alchemii. Rozumiem. Oto twoje rośliny. Dowiodłeś swej odwagi i chęci pomocy. Teraz możemy handlować. Naucz mnie czegoś o alchemii. Wiecie, ja to robię po prostu dla formalności, ponieważ wiem, że cudów to nie będziemy mieli z tego. Czego chcesz, Mora? Chcę walczyć. Poszukaj więc kogoś, kogo masz szansę pokonać. A ty? Spróbuj. Walki ustawia Tarok. Idź do niego. Aha, myślałem, że Tukor jest przywódcą areny. Czego chcesz? Chcę walczyć na arenie. Moi wojownicy nie walczą z morami. Ale na twojej arenie walczą ludzie. Dowiedli swoje siły i odwagi na największych arenach tego świata. Gdy osiągniesz już tyle, co oni, również ty będziesz mógł tu walczyć. Nic jakiego się raczej nie wydarzy. Kiedy pozwolisz mi walczyć? Kiedy zwyciężysz na wielkiej arenie na pustyni. Znajdziesz ją w Morasul. Z życiem opuszczają ją jedynie najlepsi wojownicy. Jestem mistrzem wielkiej areny Morasul. W takim razie naprawdę wielki z ciebie wojownik. Moi wojownicy cieszą się, jeśli są oceniani według twych dokonań. Chcę walczyć na arenie. Walcz z Vigo. Dobra. Wiecie, no tutaj typowo robimy zadania dla orków. Co ty robisz? No to po... Masz to jak w banku, gościu. Podoba mi się to, że ściana nie jest liczona jako wiecie co. Porozmawiamy później, Mora. A bo tu jest Tukasz znowu. Tamten gdzie po las? Chyba nie chcę tego słyszeć. O, Micz tutaj przyszedł. Jeśli chcesz coś kupić, będzie ci potrzebne złoto. Kim ty jesteś? Opowiedz mi o... Taroku. Tarok jest szefem areny. Walczą na niej najlepsi orkowi wojownicy. Chcesz stanąć na arenie? Udowodnij mu, że jesteś tego godny. No i? Mory z areny Taroka zwyciężały na wielu arenach w całej krainie. Pozwoli ci walczyć, kiedy będziesz już gotowy. Urgoszu. To nasz szaman. Zna się na roślinach i magii. Nie będzie chciał mieć z tobą nic do czynienia. Nienawidzi Mor. Jak mogę zdobyć jego zaufanie? Zapytaj go. Na pewno poddać się próbie. Zakoszu. Wielu marzy o broń od Zakosza. Słynie ze swoich ostrzy i ze swojej dumy. Co masz na myśli? Powierza swoją broń tylko wojownikom, którzy jego zdaniem są godni, by nią walczyć. Jeśli wojownik chce otrzymać broń Zakosza, musi dać z siebie wszystko. Chce się dostać do zamku. Żadna mora nie ma tam wstępu. Rozkazy Kana. Dlaczego? Bo nam przeszkadzacie. Do końca wojny jeszcze daleko, a póki się nie zakończy, żadna mora nie postawi tam nogi. Niektóre rzeczy nie wiesz. Pokaż mi swoje towary. Okej, ojej, masz tabliczki, biorę. W ogóle nie powinno nas tu być. Dobra, nie pamiętałam tego typka w ogóle. No to mam. Kulpity są też. No to na co czeka? Już to wiem. To miło. Nie ma tu nic ciekawego. Świetnie. Chyba nie chcę tego słyszeć. Co się stało? To ty mi powiedz. Jeśli chcesz walczyć, zgłoś się do Taroka. Jeśli nie, zostaw mnie w spokoju. Chciałbym z tobą walczyć. Taki robak jak ty? Czemu miałbym walczyć z robakiem? Zwycięstwo nad tobą nie przyniosłoby mi chwały. Tarok powie ci,
kiedy będziesz gotowy. A propos Taroka. Vigo nie mógł mi sprostać. W następnej walce wyznacz mi prawdziwego przeciwnika. Tak, wybijmy ich. Chcę walczyć na arenie. Walczyć będzie Tukasz. Zwycięzca zachował honor. Okej. Bojownik elitarny. Zakosz. Tutaj są miejsca, gdzie spanko robicie. Musimy to przemyśleć. Dobra, ten już czeka. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Teraz możesz pokazać, co jesteś warta, Mora. Dobrze. Nie przyzwyczajaj się. Ale nadal mi się to nie podoba. Dobra. Wiem, co myślisz. To kontynuujemy sprawę. Pomału już będziemy się zbliżać do końca dzisiejszego odcinka. Gdzie ty znowu jesteś, gościu? Tukasz był zbyt słaby. Dobry z ciebie, wojownik. Przegrać z tobą to nie dyshonor. Jestem gotów, aby walczyć na arenie. Będziesz walczyć z człowiekiem. Mortis to silny i niebezpieczny wojownik. Walcz dzielnie. Jasne, nie ma problemu. Same sobie zawiniły. Zróbmy F5, bo nie pamiętam, kiedy zrobiłam. Ale nadal. Chodź tu. O Jezu. A. Jak mi przykro. Wielki topór się sprzeda. Nic ciekawego. Musimy to przemyśleć. Oczywiście ten się pewnie znowu gdzieś przesiadł. Pewnego dnia to wszystko się. Wow, nie. Mortis został pokonany. Teraz to ty jesteś najsilniejszym człowiekiem na mojej arenie. Tylko kilku ludziom udało się osiągnąć tyle, co tobie. Chcę walczyć z najlepszymi. Odwagi ci nie brakuje. Zmierzysz się z Rozchowem. Spotka się z tobą na placu boju. Jeśli zwyciężysz w tej walce, będziesz mistrzem. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Miło mi to słyszeć. Zaraz kończymy arenkę. W ogóle nie powinno. Nikt mnie nie pokona, Mora. Rozumiem. No, jesteś silniejszy. Miło. Gdzie jest ten Tarok znowu? Jemu się kuźwa nudzi, on się przesiada co chwilę. Zwyciężyłem. Masz mój szacunek. Od tej pory każdy na tej arenie będzie oceniany według skali twoich dokonań. Osiągnąłeś szczyt kariery gladiatora. Nie masz już z kim walczyć. Rozumiem. Nauczysz mnie walki? No, ty już tylko siłę w sumie. Dobrze, moi drodzy, no to wydaje mi się, że możemy już zakończyć dzisiejszy odcinek. Tak kończąc, będę sobie szła już w stronę Przełęczy, ponieważ chciałabym jeszcze jedno miejsce tutaj odwiedzić. A może dwa, ale na pewno jedno, zanim się tepniemy do klanu Wilka. Ogólnie rzecz biorąc, nie zostało nam w sumie Gothica 3 jakoś bardzo dużo, ale bardzo mało też nam nie zostało. Szczególnie, że staram się robić większość aktywności, które ta gra oferuje. Jednakże tutaj jest takie miejsce, gdzie możemy zabić parę przeciwników, przejść się trochę i tam będę chciała się udać, ale w sumie nawet nie tylko chyba tam. Do dwóch miejsc się będę chciała udać w kolejnym odcinku, dlatego tutaj sobie zakończymy za Mojokiem. Moi drodzy, jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to zachęcam Was serdecznie do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Trzymajcie się i co? No i słyszymy się w kolejnych filmach. Ja bym chciała wejść tutaj właśnie na górę. No, tutaj będzie jeszcze ciekawie. Szczerze mówiąc, pożegnam się z Wami na tym moście i w kolejnym odcinku się przejdziemy w górę. Już słychać te szkockie.
Chciałam powiedzieć duduły, ale nie ma czegoś takiego. Nie mówi się dudły. Co ja za nowe słowo wymyśliłam? Tak czy siak, no, dzięki Wam jeszcze raz. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i cześć.